Cześć, witam Was wszystkich serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiejszym tematem jest Unia Polski z Litwą, Unia Realna, czyli powstanie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Jak pewnie sobie przypomnimy, na jednej z poprzednich lekcji mówiliśmy sobie o ruchu egzekucyjnym i jednym z jego dążeń było wzmocnienie relacji między Polską i Litwą. Tutaj szczególnie to wzmocnienie miało znaczenie z powodu nadciągającego ze wschodu wroga, czyli Moskwy, państwa, które bardzo szybko się rozwijało i stawało się bardzo, naprawdę bardzo, bardzo silne. No, także tutaj wizja rozpadu tej Unii, pozostawienia tych państw samodzielnie w obliczu tak silnego wroga była bardzo realna, gdyż Zygmunt August nie miał męskiego potomka, co oznaczało po prostu w przypadku jego śmierci, a także nie miał żadnego brata, to też jest ważne. W przypadku jego śmierci w zasadzie było pewne, że Unia się rozpadnie. Dlatego posłowie właśnie tego ruchu egzekucyjnego nawoływali, żeby po prostu włączyć Litwę do Polski. Jeśli chodzi o polskich magnatów, oni byli bardzo za, im się podobała wizja zyskania obszernych ziem na wschodzie i także na Litwie. Tutaj nowe ziemie mogły być łatwo przez nich wykupione i także zarządzane. Nie podobało się to z kolei magnatom litewskim, gdyż oni się bali tutaj, że utracą urzędy centralne, jakie sprawowali na Litwie, no i w ten sposób stracą oczywiście swoje wpływy, a Polacy wszędzie zaczną się rządzić. Jeśli chodzi o litewską szlachtę, litewska szlachta, to wyróżnialiśmy w niej w zasadzie takie trzy ważniejsze warstwy, czyli kniaziów, panów i bojarów. No i tutaj, jeśli chodzi właśnie o interesy kniaziów i panów, były one trochę zagrożone, tak jak sobie wspominaliśmy przed chwilą o tych urzędach centralnych. No ale bojarowie, czyli szlachta tak zwana średnia, była za połączeniem się z Unii, znaczy za zrobieniem Unii Litwy z Polską. No dlatego wtedy zyskiwałaby ona takie same przywileje, bo w przeciwieństwie do szlachty polskiej, gdzie jakby każdy szlachcic był jednak równy, tutaj różnice majątkowe były, ale byli oni równi, jeśli chodzi o prawo i stanowienie, to w litewskiej szlachcie mieliśmy jakby dominowanie kniaziów nad panami, panów nad bojarami. Dlatego bojarom się bardzo podobała ta opcja, że mieliby oni także podobny zakres władzy, co oczywiście polska szlachta, czyli tutaj takie zrównanie się stanu szlacheckiego. No i tutaj ostatecznie trwały bardzo duże debaty. Te debaty doprowadzały do tego, że między innymi na Litwie ustrój przekształcał się w ten sposób, żeby jak najbardziej był porównywalny z polskim, czyli jakby już powoli dążono do tej Unii. Utworzono na przykład podział na powiaty, na wzór polski oczywiście, podobne po prostu jednostki organizacji sądowej, administracyjnej, no i nawet wojskowej. Zostały także wyznaczone terytoria, no i granice województw, czyli widzimy tutaj wzór polski był przejmowany, no ale same kwestie Unii miały być rozpatrzone na Sejmie w Lublinie w 1569 roku, czyli zapiszemy sobie może Sejm w Lublinie 1569. Oczywiście tą datę myślę, że każdy już pamięta. No i tutaj debatowano różnie, były duże spory, to jak mówiliśmy sobie, magnateria się trochę bała, ale ostatecznie ustalono coś takiego. Odrębne urzędy, jeśli chodzi o Polskę i Litwę, to będą urzędy centralne, wojsko, no i oczywiście skarb. Ale wspólną władzę tutaj sprawował Sejm, no i oczywiście władca, który po Zygmuncie Augustie miał być wybierany elekcyjnie. Mamy też teraz Unię realną zamiast personalnej, czyli państwa nasze są, Litwa i Polska, są już połączone nie tylko przez osoby władcy, no ale także przez wspólne urzędy. No i powstało w ten sposób olbrzymie państwo, drugie jeśli chodzi o wielkość w Europie, oczywiście po Moskwie, liczące 8 milionów mieszkańców.
No możemy sobie trochę wypisać tych statystyk. 8 milionów mieszkańców. Tutaj widzimy mapę, jak wyglądała Unia, znaczy jak wyglądała Polska po Unii z Litwą w 1569 roku. Oczywiście od Lublina mamy nazwę Unia Lubelska. 8 milionów mieszkańców, 40% to byli Polacy. O, to może zapiszemy sobie Polacy. 20% Rusini. 13% to byli Litwini. 10% to byli Niemcy. No i 5% to byli Żydzi. Pozostałe procenty to już były tam takie ludności mniejszościowe, na przykład to byli oczywiście Ormianie. No i w ten sposób powstało olbrzymie państwo w Europie, ale było one strasznie zróżnicowane, jeśli chodzi o zróżnicowanie etniczne, kulturowe, narodowościowe. Mieliśmy naprawdę niezłą tam mieszankę, no ale jakoś to wszystko działało. Ale ekonomicznie niestety tutaj tereny wschodnie znacznie odstawały od terenów zachodnich, o ile jeśli na przykład możemy powiedzieć, że Wielkopolska była bardzo dobrze prosperująca, rozbudowana gospodarczo, no to tereny tutaj wschodnie, czy też litewskie, no były tutaj bardzo zacofane, co później było widać, szczególnie z biegiem lat, te dysonanse gospodarcze były coraz większe, jakby to zacofanie gospodarcze strasznie dawało się we znaki. Często można było określić ten region jako najbardziej zacofany w całej Europie, jeśli chodzi właśnie o te ziemie wschodnie polskie rolnicze. No niestety Unia miała także mały minus, dlatego, bo magnateria polska zaczęła się wzmacniać. O ile tutaj konfiskata dóbr w czasie działania ruchu egzekucyjnego ją osłabiła, to teraz magnateria zaczęła przejmować olbrzymie ziemie na wschodzie i w ten sposób zaczęła budować z powrotem swoją pozycję, no i tworzyć takie swoje małe, małe imperia. No i niestety, ale magnateria polska dzięki swoim powiązaniom rodzinnym, a także i politycznym, przyłączając te ziemie, jednocześnie pociągnęła za sobą konieczność ich oczywiście obrony tutaj przed Moskwą i zaczęła ponosić przez to duże obciążenia finansowe, co później też często mogło skutkować w kumoterstwo właśnie między Moskwą a tutaj pojedynczymi magnatami. No ale powstawały w ten sposób olbrzymie dla nich majątki. Czyli jak widzimy, że nie wszystko miało swoje tutaj kolorowe strony, no ale jedno było pewne, powstało potężne, silne, zjednoczone państwo, które na pewno lepiej by się broniło przed Moskwą niż dwa osobne. No jeśli chodzi o tą lekcję, no to wszystko na dziś. Dziękuję Wam za uwagę. No i do usłyszenia na kolejnej lekcji. Cześć!